dzisiejszym dniu organizujemy ćwiczenia związane z projektem, który musimy wykonać. No i po prostu mamy do wykonania określone zadania szkoleniowe, później pożar samochodu, poszkodowana osoba w nim i Państwo zobaczycie później. Ale często takie niedziele pracujące się zdarzają dla Was, strażaków? My pracujemy nie wiadomo kiedy, bo pożar nie wybiera dnia, ani świąt, ani godziny, także jesteśmy gotowi w każdym czasie do wyjazdu. To widzimy tutaj za Pana plecami? No, za plecami naszymi widzimy odremontowaną starą, taki stary dom ludowy, powiązany był razem z remizą. Teraz do tego jest pobudowana nowa remiza, do którejśmy się wprowadzili z samochodami na dół. Czeka jeszcze nas wykończenie góry i po prostu ocieplenie, także... I to jest ten projekt, który dzisiaj podsumujecie? Tak, to jest projekt, który podsumowujemy, właśnie dom ludowy. To jest właśnie do tego projektu. Czyli jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień? Od początku do końca. No dzisiejszy dzień to jest bardzo pracowity. O 10:00 zaczynamy szkolenia. Tutaj na dworze też pokazanie sprzętu, jak go się obsługuje. Na sali udzielanie pierwszej pomocy. Też pokazanie sprzętu, obsługa jego. No i tam jeszcze parę takich jest ciekawych rzeczy do oglądnięcia. I wyjazd później na ratowanie. I później alarmowo wyjeżdżamy do wypadku, który gdzieś tam pod lasem jest. Będzie. Jak wygląda OSP w Żerocinie dzisiaj? Ilu jest strażaków? Kto się udziela? Jak to wygląda sprzętowo? No dzisiaj mamy na stanie 46 strażaków. Sprzętowo jest to jednostka S2. Mamy Volkswagena i dwuletnie Iveco, też pozyskane z projektu. A Iveco, ten Volkswagen jest kupiony za 1 euro z Niemiec, także zabiegamy o sprzęt. A już był wymieniony, bo mieliśmy chyba coś z 5 samochodów już. Także to wszystko było wymieniane, przekazywane do innych jednostek. A teraz mamy sprzęt, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy gotowi do każdych działań. Jesteśmy też w grupie ratownictwa technicznego w powiecie. Także mamy sprzęt do działań związanych z ratownictwem technicznym. Kiedyś Żerocin słynny był też z tego, że tutaj była jednostka, w której służyły psy. Tak. Ja byłem przewodnikiem psa Bero. No, z sukcesamiśmy odnosili te działania. Także jednostka uczestniczyła, bo to było powiązane z dwóch jednostek, Drelów i Żerocin. Ale pies był w Żerocinie, u mnie, był na stałe. No i cóż, lata lecą, my się starzejemy, pies też i grupa się rozwiązała. Ale to też, żeby powspominać, uczestniczyliście w wielu akcjach. No w całej Polsce chyba. Jak sobie tak liczyłem, na akcji żeśmy liczyli ponad 60 akcji. Zdobyłem z psem Bero, jako grupa. Drugie miejsce w programie Pomóżmy Razem. Byliśmy w pytaniu na śniadanie u pana Szranowicza. Także są zdjęcia, są dokumenty, także nie są puste słowa, tylko są czyny. I 3 osoby zostały odnalezione. Także. Wracając do OSP w Żerocinie, trwa modernizacja drogi przez miejscowość, ale również to jest też i tak, że praktycznie nie ma roku, żeby tutaj w otoczeniu tego domu ludowego i tego OSP strażnicy coś się nie zmieniało. W tym momencie nowe dojazdy, cały czas czekamy na wykończenie tego obiektu. Panie Tomaszu, jak ten obiekt według Pana powinien wyglądać już docelowo? Co powinno się w nim mieścić? Co jeszcze planujecie? No, planujemy wykończenie góry, tak żeby można było, jak to było, przed laty pracowałem w szkole, przyjeżdżała młodzież, spędzała ferie tutaj, bardzo pięknie przyjeżdżała młodzież ze Stołpna, gdzie szkolenia odbywały się, takie wiązane wszystko, młodzież z drużyn pożarniczych, także do tego celu właśnie jest zrobiona ta góra, żeby tam, bo tam są pomieszczenia, żeby po prostu ona żyła. I tak samo była wioska internetowa, no wiadomo tutaj, modernizacja, trzeba było to zawiesić, ale wszystko przyniesiemy na górę i właśnie ona będzie też istniała, także... Również sala tradycji. Oczywiście, też mamy pomieszczenie na salę tradycji, tutaj wspólnie z Anią Ostapiuk z Koła Gospodyń zbieramy wszystkie stare zdjęcia, mamy naprawdę ich mnóstwo. Mamy stare folwarki, jakie były w Żerocinie, smolarnie, jakie dokumenty, także tutaj pani Ania naprawdę wydobywa to gdzieś z podziemi, także
to będzie na co patrzeć. Dumny komendant, dumny prezes OSP w Żerocinie? Moim zadaniem kiedyś, jak objmowałem funkcję prezesa, żeby była taka jednostka, jaka teraz jest. No i wszyscy, nie tylko prezes oczywiście rządzi, prezes zabiega ze wszystkim, ale to dzięki te strażakom, którzy są w naszej OSP, to mamy, co mamy. No. A staramy się zawsze rozwijać, żeby to było i wspólnie z nimi, bo proszę zobaczyć, ile ich tutaj jest, przyszli, bo oni chcą też, są w tej wiedzy, w ratownictwie, bo to profesjonalizm musi być i wtedy jest akcja, do powodzenia są. Jeśli wracając do tych akcji też chwilę, zdarzają się trudne momenty? No zdarzają się trudne momenty, bo wiadomo, jak jest pożar w nocy, jak jest wypadek, nie zawsze to mamy z tym na co dzień. To jest spojrzenie, jak widzimy trupa, widzimy, no to są takie rzeczy, które, no ale dajemy sobie z tym radę także. Czego wam życzyć może, tak jeszcze zapytam na koniec? No tyle powrotów, ile wyjazdów jest, no to jest najszczęśliwsze. Za kilka lat, no właśnie kiedy? Zbliża się stulecie. W 2027 roku będzie stulecie naszej jednostki. 2027? Tak, do tej pory myślę, że postaramy się tutaj wspólnie z panem wójtem i ze strażakami wykończyć już tak na tip-top strażnicę, zrobić salę tradycji, no i wydać wspólnie tutaj może z panią Anią i panią Kurowską taki piękny jakąś książkę o OSP Żerocin. Na czym polega praca komendanta? No komendant nadzoruje całokształt wszystkich jednostek na terenie gminy, których mamy tam 10. Po prostu musimy to tak jednostki przygotować, żeby były mobilne wszystkie były mundurowane, miały sprzęt pożarniczy, dobrze funkcjonowały, wyjeżdżały do pożarów, do ćwiczeń i tak dalej, prawda? No, to jest na twojej głowie, panie komendancie, jest głównie logistyka. Logistyka, papiery, tak, muszą być porejestrowani, prawda, wszystko wiąże się. Szkolenia, nieszkolenia, ubezpieczenia, badania, no po prostu wszystko, co się wiąże ze strażą, od samych podstaw, prawda, od ubezpieczenia po przeszkolenie i wyjazdy do akcji, także współpracuję z każdym zarządem wszystkich jednostek, prawda, z prezesami. No i organizujemy te szkolenia i ćwiczymy. No, oczywiście najwięcej musi w każdej jednostce prezes jednostki ich tam ogarniać wszystkich w całości, prawda, żeby jednostka lepiej funkcjonowała, prawda? OSP w Żerocinie i projekt tutaj realizowany. Domyślam się, że na terenie gminy jest to wyjątek. Może właśnie parę słów o tym projekcie. Wartość i jak komendant gminny ten projekt ocenia pod kątem zarówno Żerocina, ale także pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego i bezpieczeństwa na terenie gminy Drelów. No trzeba jedno powiedzieć. Jeżeli te pieniądze miałyby trafić, to na pewno tutaj właśnie do OSP KSRG w Żerocinie. Dlatego, że nie dość, że oni są w systemie krajowym, są jedną z najbardziej mobilnych jednostek tutaj na naszym terenie. Można na nich zawsze liczyć, zawsze wyjeżdżają do akcji. Należą nawet, powiecie, do systemu ratownictwa technicznego. Także jest to jednostka, nawet myślę, że nie skłamie, jedno z lepszych w powiecie. Wartość? Wartość projektu opiewa na kwotę około 1,2 mln. Roboty budowlane to są lekko ponad 1 000 000, natomiast reszta to promocje, ćwiczenia i różne tego typu działania.